Jak zapamiętamy tę przygodę? Intensywną. Intensywną od 1 lutego. Na pełnych obrotach praca i no, w tym tygodniu dwa tańce w ciągu tam 4-5 dni. Ale ja jestem ogromnie zadumny. Super, super się cieszę, że mogłem z Sarą pracować, że mnie wyszkoliła w tych wszystkich tańcach. Nauczyła mnie setek podnoszeń, wyniesień, kroczków, bioderek. I to jest w ogóle niepojęte, jaki mój skarbczyk umiejętności jest teraz bogatszy. Bo jak ja przychodziłem, to stwierdziłem, że nigdy w życiu nikogo nie podniosę, bo to jest zbyt skomplikowane. A potem się okazało, że nawet takie jakieś hardkorowe rzeczy. Dzisiaj mieliśmy takie podnoszenie, że pomimo jakichś tam trudności, Sara była w powietrzu i się kręciła. Tak. A steadicam latał dookoła. I to za twoją sprawką. Tak, no. tak. I wychodziło to nam tak raz na 5 razy, więc... Udało się. Więc super, tak. więc super. No ale jest rzeczywiście tam smutno. Jeszcze mi nie jest smutno. Myślę, że jutro będzie mi smutno dopiero. Kiedy sobie jakby zmysłowimy, że już nie idziemy na trening do tej kopalni szukać nowych, nie wiem, kroczków. Uczyć się nowych kroków. Ale było super, bardzo mi się podobało i gdzieś po twojej twarzy, która brzmi znajomo, to taki kolejny dla mnie experience, no ogromny, gigantyczny. Nie wyobrażałem sobie, że to będzie taniec. Raczej się zajmuję śpiewaniem, a tu... Czy teraz się jednak okazuje... Znaczy już jednak, już rozmawiamy o różnych rzeczach. Właśnie, tak. co będzie z naszą grupą po... Za 2 minuty mamy 2 minuty. Ostatnie 2 minuty na ostatnie zdania. Sara. Tak, już się... Nie, powiedziałeś, no tak, już się umawiamy tutaj ze wszystkimi na kolejne projekty. Na grilla. I tym podobne, więc... Będzie dobrze. Będzie dobrze, a poza tym widzimy się już za 5 maja w majówkę. Szanowni Państwo, włączcie telewizory, tam będziecie wtedy pewnie odpoczywać i bardzo dobrze, ale... Wieczorem o 20:00. Zapraszamy na finał. Yes!